obradowali kieleccy radni. Jeszcze przed rozpoczęciem sesji do przewodniczącego Rady Miasta trafił wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicach Dobrzyńskiej i Sandomierskiej w Kielcach. Radni przychylili się do tego wniosku. W porządku obrad znalazł się m.in. projekt zmian w statucie miasta. Proponowano wprowadzenie możliwości przeprowadzania w sposób elektroniczny głosowań tajnych. Argumentowano to m.in. oszczędnością papieru i usprawnieniem pracy rady, skracając procedurę głosowań tajnych. Ostatecznie za opowiedziało się 9 rajców, 13 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Radni zajmowali się również zmianami w uchwale w sprawie Centrum Usług Wspólnych pod nazwą Centrum Usług Miejskich w Kielcach. Dotyczyły one przede wszystkim zwiększenia liczby jednostek, które w ramach CUM będą wspólnie prowadzić m.in. zakupy i zamówienia. Za opowiedziało się 18 radnych, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Przenieśliśmy przede wszystkim strony www, uporządkowaliśmy adresy, uporządkowaliśmy adresy mailowe i zaczęliśmy kupować usługi, szczególnie te usługi zewnętrzne, wspólnie. Ta uchwała wnosi, dołączając nowe jednostki do tego, żebyśmy mogli jako Centrum Usług Miejskich obsługiwać je i dokładać następne usługi. Rada Miasta Kielce nie wyraziła zgody na budowę pomnika upamiętniającego ofiary ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Przeciwko ustawieniu rzeźby autorstwa profesora Andrzeja Pityńskiego zagłosowało 14 radnych, a 10 wstrzymało się od głosu. Ponadto podjęto szereg uchwał nieruchomościowych, wyrażono zgodę na założenie 3 szkół branżowych 2 stopnia oraz zmieniono uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Kielce do Stowarzyszenia Gmin Geoland Świętokrzyski. Na jej mocy stowarzyszenie zmieni nazwę na Geopark Świętokrzyski, co doradzało UNESCO, które skupia podobne podmioty w światowej sieci geoparków. Procedura aplikacyjna, tak jak powiedziałem, jest w toku, więc mamy duże szanse, aby cały ten obszar objęty granicami 5 gmin Kielskiego Obszaru Funkcjonalnego zrzeszonych w Stowarzyszeniu Geopark Świętokrzyski znalazł się na prestiżowej liście geoparków globalnych UNESCO. Byłby to pierwszy w Polsce przypadek, że geopark położony właśnie w całości na terytorium Polski, inicjatywa lokalna związana z partnerstwem jednostek samorządu terytorialnego trafiła na tak prestiżową listę i uzyskała certyfikat UNESCO. Radni opowiedzieli się także za zmianami w uchwale w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce.